Siemaneczko z tej strony, Workowaty i to pierwszy taki odcinek, bo jest to ciekawostki o Czesławie Miłoszu i takie przybliżenie sfery jego życia i serdecznie zapraszam, gdyż ja nie lubię Miłosza, a lubię się o nim wypowiadać. Dlaczego nie lubię Miłosza, zaraz o tym powiem a od czego w ogóle zaczniemy, to będzie short, także naprawdę będę szybko mówił i się streszczał, bo to chciałem tak po prostu wam przybliżyć, a chcieliście ciekawostki. To wam opowiem. Dlaczego Miłosza nie chcieli pochować w Polsce? Znaczy nie w Polsce, tylko w konkretnie takiej krypcie, gdzie się składa wielkich poetów polskich i autorów i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ Miłosz podczas II wojny światowej, kiedy chcieli go wziąć do partyzantki czy coś takiego, zasłania się paszportem litewskim i dlatego nie uważali go za Polaka, po prostu księża się zbuntowali. Miłosz ma równie wielu przeciwników, jak i zwolenników za to swoje zachowanie i za to, że opuścił kraj, mówiąc, że w cudzysłowie chroni swój talent przed śmiercią, no bo wiecie, wojna, nie? To też trzeba mieć na uwadze to, że ja nie wiem, jakbym się zachował, jakby była wojna akurat teraz i wiecie, nawet wszystko, co kocham i tak dalej by się zawaliło, ale trzeba mieć to na uwadze, że on nie był taki znowu święty Sorry, znowu się zapowietrzyłem. Jak się o nim czasami mówi albo myśli. Miłosz był wielkim poetą i to nie ma co mówić, bo trafił do serc wielu, wielu ludzi i naprawdę, naprawdę zasługuje na ten szacunek, jeśli chodzi o jego poezję i tak dalej. Ale chciałem tylko wam powiedzieć, że Miłosz był katolikiem, przynajmniej tam przez jakiś czas, nie wiem czy na łożu śmierci też był katolikiem, ale. Dobra, ale tego nikt nie wie, prawda? Nikt nie wie, co się tam stało, ale posiadał on pięć zasad, pięć, tu pokażę, którymi żył i którymi chciał jakby zarazić innych. Pierwsza jest taka, którą też Jan Paweł II wyznawał, że wiara i rozum muszą iść zawsze w parze, jedno bez drugiego. Nie ma żadnego sensu i jeśli ktoś żyje tylko wiarą i są takie odłamy katolickie co jakiś czas, to się, oni się chyba nazywają fideiści, od wiary fides i oni żyją się tylko wiarą i wiecie, rozum im w ogóle nie jest potrzebny. Główny, chodły, ten rdzeń kościoła się z tym nie zgadza, ponieważ wiara bez rozumu jest bezsensowna i tak dalej. Ale są takie głosy i kto ma rację, prawda? No ja się akurat przychylam do tego, że i trzeba rozwijać swój rozum i tak samo trzeba rozwijać. Sorry, znowu się zapowietrzyłem. I trzeba rozwijać też wiarę. Bo ja akurat jestem wierzący, ale to już nie jest tak do końca ważne. I wracając do tych głosów. Właśnie dlatego Miłosza nie chcieli pochować w krypcie, gdzie zostali pochowani wielcy autorzy, ponieważ Czesław Miłosz. Mimo, że wielkim poetą był, to chyba bardziej się uważał jednak za Litwina, albo po prostu nie chciał brać udziału w powstaniu. Potem, wiecie, wleciał, wyjechał za ocean i tyle go widzieli. Także to takie krótkie ciekawostki o Miłoszu, a raczej takie naprawdę bardzo krótkie ciekawostki o Miłoszu. Jeśli chcielibyście, żebym rozwinął ten temat, to dawajcie lajka, zostawiajcie suby i tyle, no. Jeśli chodzi o takie odzywki, to nawet nieważne, tego to nie ma co komentować. Ciekawostki będą takie shorty, ale też będą dłuższe wypowiedzi i tak dalej. I będę się też lepiej przygotowywał troszeczkę, bo tutaj to jest, wiecie, taka luźna gadka, ale też przygotuję sobie teksty, papiery i tak dalej i będę was tym zanudzał, jeśli tego chcecie. A jeśli nie, no to będzie bardziej w takiej formie bez katów, bo ja szanuję swojego widza i chciałbym, żeby to brzmiało jak najbardziej naturalnie. Oczywiście, jeśli wam się to nie podoba, to mogę ciąć te filmy tak, jak robi reszta osób, co oczywiście też jest pewnie dobre i się części widzów podoba, ale jeśli nie, no to zostawię tak, jak jest. Niedługo się też pojawi recenzja książki pana Mercedesa, ale niestety będzie ona bez książki, ponieważ tą książkę oddałem mojej dziewczynie, a ja już ją przeczytałem. Także dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło i cześć. Na razie pozdrawiam was serdecznie. A Pa! książek tośmy całą bibliotekę napisali,
a krain tośmy co niemiara zjeździli. Bitew dużośmy dużo przegrali, aż i nie ma ni nas, ni Maryi. My niespokojni, ślepi, i epoce wierni gdzieś daleko idziemy, nad nami październik.